Dobra, więc tak, dawno nic nie nagrywałem, ale ponieważ akurat zająłem się listami dynamicznymi, które są z jednej strony łatwe, z drugiej trudne, to zależy z której strony się patrzy, ale no, trochę czasu zajmuje, zanim się wyrobi odpowiedni nawyk, wyobrażenia jakby o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie lista dynamiczna, która pozwala zapisywać dane, struktury danych o ilości, no, ograniczonej tylko ilością pamięci, tak, ponieważ są dynamicznie dodawane, przydzielane, pamięć jest dodawana. Generalnie co robi ten program, który tutaj pokazujemy, czy który tutaj widzimy, czy ja pokazuję? No generalnie robi coś takiego, że tak, tworzy akurat w tym wypadku tworzy strukturę dynamiczną zawierającą kolejne elementy. Następnie drukuje je i kasuje, zwalniając pamięć. O co w tym wszystkim chodzi, jak to się robi? Więc tylko na tym etapie zrobię dodawanie elementów na początek listy. Zwalnianie pamięci i drukowanie, czyli mamy, będziemy mieli trzy, tutaj mamy trzy funkcje, które się tym zajmują. Dobrze. A zatem spróbuję to zrobić jeszcze raz. Tak. Mamy sobie strukturę. Struktura jest lista jest strukturą, składa się z jakiejś tam danej i ze wskaźnika, który wskazuje na samą siebie, to znaczy także na listę. Przez co tworzy nam się taki ciąg, gdzie będziemy mieli kolejne elementy, które będą na siebie wskazywały i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to jeśli chodzi o listę. Teraz będziemy mieli właściwie trzy funkcje. Która to będzie w ramach argumentu przyjmować adres niejakiego startu. Będziemy mieli też drukowanie i kasowanie tej struktury, bo trzeba zwolnić pamięć. Zaraz przejdziemy do szczegółów, tylko chcę skrócić trochę, przygotować teren pod uprawę. I tak, pierwsze co musimy zrobić, to musimy sobie zrobić wskaźnik, który będzie nam pokazywał jakiś start gdzieś tam, będzie nam wskazywał na pierwszy element. Nie możemy go zgubić, musimy go zapamiętać, gdzie on się znajduje, żeby móc potem do niego wracać, ponieważ listy jednokierunkowe, tak jak wskazywałem, tak, pokazują w jednym kierunku, więc jeżeli zgubimy ten pierwszy element, to nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać dalej, więc musimy sobie tego zapamiętać. Przy okazji, ponieważ to jest wskaźnik, oczywiście musimy go sobie dla bezpieczeństwa wskazać na jakiś tam zerowy element. I co? I w zasadzie będzie tak. At front start. Będziemy pododajemy print. A czemu on się nazywa front? Chcieliśmy print list, no ale dobra. No dobra. List i delete. Co więcej, tu możemy front też. A, zostawimy at front, dobra. I tu będzie list. Print list i tu będzie też list. Dobra. Czyli co? Add front, print list i na koniec też musimy zwolnić sobie pamięć. Podajemy jako argument tutaj początek naszej listy. Dobra. Najpierw spróbujmy dodać sobie
elementy. Po pierwsze, tworzymy sobie roboczy wskaźnik i jakąś pętlę. No, powiedzmy od 10. Dobra. I co tu będziemy robić? Tu będziemy robić coś takiego, że w ogóle musimy stworzyć sobie nowy kubełek, tak, w pamięci. I teraz tak, możemy sobie, ponieważ już stworzyliśmy sobie nowy kubełek, to możemy sobie na przykład dodać do niego wartość, niech się równa i, tak, czyli będzie rosnąca. Zapakowaliśmy sobie wartość i. I teraz, ponieważ jesteśmy w tym momencie, tak, że tu mamy jakiś nasz start, który wskazuje gdzieś tam i chcemy doprowadzić do... Coś się stało. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której stworzony przed chwilą inny kubełek wskaże na nasz start. Żeby tak się stało, no to musimy oczywiście napisać, że nasz wskaźnik musi wskazywać na nasz start. I teraz tak, my wskazujemy sobie na nasz start, ale nasz start też się zmienił, bo nasz początek listy, o ten tutaj, staje się na nowo startem. Tak? Tu jest jakieś tam poprzednie x czy coś, ten pusty element, czy pierwszy element. W związku z czym, skoro tak, to nasz start musi być naszym p. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o dodawanie na początku listy. Żeby to wydrukować wszystko, to znowu musimy sobie zrobić roboczo jakieś p i dopóki przede wszystkim nasze p musi też wskazywać na nasz, żebyśmy wiedzieli, od czego zaczynać. I dopóki nasze p istnieje i nie jest nul, czyli nie jest zerowe, tak, to oczywiście możemy sobie wydrukować jakąś tam wartość p, na przykład var. Ale żeby nie drukować tego samego ciągle, to musimy oczywiście przesunąć nasze p na to, które jest wskazywane przez nasz wskaźnik. Tak? I tak długo będziemy przesuwać, aż wskaźnik wskaże 0, p będzie 0 i wyskakujemy z pętli. Możemy jeszcze sobie dla wygody dać jakiś taki n. Oczywiście musimy skasować nasze wskaźniki, przepraszam, naszą listę bo dynamiczną, żeby zwolnić pamięć. Żeby skasować listę dynamiczną, musimy oczywiście, przyda nam się na wszelki wypadek nasze p, nasz wskaźnik. I dopóki oczywiście start będzie inny niż 0, to nasze p będzie równe startowi. W tym czasie start będzie równy temu, co wskazuje jego wskaźnik. A skoro uwolniliśmy start, możemy skasować nasze p. I jeśli dobrze pamiętam, to powinno działać. Możemy sobie także dla testu wypisać wartość.
i przy okazji sprawdzić, że jeżeli start nie będzie wskazywał na null, to możemy sobie oczywiście wydrukować to wartość po zamianie, tak? Czyli powinniśmy widzieć schodzącą w dół wartość. Spróbujmy, czy i to nas zaskoczyło. To nas zaskoczyło, co nas zaskoczyło, mianowicie drukowanie. W którym momencie nas zaskoczyło? Przede wszystkim tak, tu. Dobrze, mamy nową listę. Wstawiamy sobie jakąś tam wartość. Przesuwamy się. Wpisujemy wskaźnik na start, a nasz start staje się naszym P. Tutaj mamy dobrze. Dalej, drukowanie listy. Proszę bardzo, więc tak. Tutaj też jest dobrze. Sprawdźmy, co z kasowaniem. I udało mi się namierzyć problem. Oczywiście musimy sobie stworzyć za każdym razem nowy kubełek. Stąd tutaj stworzenie nowego wskakuje nam do pętli, a nie poza pętlą, tak? Bo my wtedy mieliśmy tylko jeden. I spróbujmy, proszę bardzo. I zadziałało, czyli mamy listę od 0 tworzoną w tą stronę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, z przodu, czyli z lewej strony powiedzmy, choć to jest pojęcie względne, ale w tej chwili startem jest 9, naszym pierwszym elementem i przy kasowaniu, jak widać, zaczynamy od 9, spadamy w dół do 0 przy skasowaniu, tak? Czyli mamy dynamiczną listę, enter, spróbujmy, można na przykład nawet, nie wiem, dodać 100 tutaj, uruchomić i jak widać mamy listę 100 elementów dynamiczną, która nam się po prostu dynamicznie w pamięci zwiększyła. Możemy ją zwolnić, tu nawet można tego już nie kasować, także tu spróbujmy przy kasowaniu nie drukować tego. Można, jak widzicie, można na przykład stworzyć listę 1000-elementową, proszę bardzo, i w odróżnieniu od tablic możemy tworzyć dynamiczne struktury. Przy okazji, tu akurat tego może nie będzie widać, chociaż może uda się to pokazać. Ja próbowałem chyba na 2 milionach. Dwa miliony, tylko że może nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbujemy. Trochę widać skok pamięci, jak pamięć jest zżerana na 2 miliony. Nie jest to dużo, natomiast widać jednak jakiś tam wzrost pobrania pamięci. Celowo włączyłem drukowanie, to pewnie trochę potrwa. Spróbujmy zatem może... O, i widać, że chyba rośnie tutaj zużycie pamięci. I spada, tak? Właśnie skończyliśmy tutaj działanie i widać wyraźnie, że pamięć została zwolniona, także wszystko jest w porządku, nie mamy przecieków. Jest dobrze. Podsumowując, tworzenie listy, tak, jednokierunkowej
z dodawaniem na początku jest relatywnie proste. Tworzymy sobie strukturę, którą chcemy przechować z jakimiś tam wartościami oraz wskaźnikiem do następnego elementu tego typu. A dodajemy, drukujemy i kasujemy pamięć potem. Wcześniej musimy sobie stworzyć jakiś tam wskaźnik na początek, który zerujemy. No a potem to już jest dodawanie, tak? Czyli tworzymy sobie jakąś tam funkcję, która nam dodaje elementy, czy to będą elementy z pliku, czy wprowadzane przez użytkownika. Przesuwamy sobie cały czas ten wskaźnik startowy na najnowszy element. Drukowanie, no to już jest banał, tak, i kasowanie. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o wstęp do list dynamicznych. Oczywiście można też dodawać elementy za startem, czyli tak powiedzmy z prawej strony, a nie z lewej. Wtedy nasz start jest tak zawsze stały, to znaczy wskazujemy zawsze to samo miejsce, z którego zaczynamy. Można dodawać w środku, ale to może przy okazji następnego filmu. No to tyle, dobra, cóż, dzięki i do następnego filmu.